Jego edycji i również członkiem kapituły oceniającej esej i pozwolę sobie poprowadzić dzisiaj tą szanowną galę. Szanowni Państwo, witamy na gali 11 konkursu wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim. W tym roku konkurs został zorganizowany pod przewodnim tytułem Silny naród według Romana Dmowskiego. I cytatem przewodnim był: energia i rozum narodów to nie są rzeczy przypadkowe. Zjawiają się one tam, gdzie naród jest zwarty, mocno moralnie związany, a giną tam, gdzie tradycyjne węzły narodowe ulegają rozkładowi. Po raz pierwszy konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach: esej, praca plastyczna i film. Organizatorem 11 edycji konkursu jest Fundacja Obowiązek Polski przy współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz pod głównym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, któremu składamy podziękowania za owocną współpracę. Kulminacja konkursu, czyli dzisiejsza gala, odbywa się w bardzo przyjaznym ideom patriotycznym i obywatelskim miejscu, jakim jest Podlaski Instytut Kultury, w popularnych spotkach. Za współpracę przy organizacji gali również serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Podlaskiego. Na galę przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy i interesujący program. Trzy panele dyskusyjne na temat Romana Dmowskiego. Jeden już zakończyliśmy, była to konferencja naukowa. Dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki ostatni z nich odbędzie się w Drozdowie. Dowiemy się dzisiaj, kto wygrał konkurs w trzech kategoriach. Esej, praca plastyczna po raz drugi, bo pierwsza edycja powiązana właśnie z pracami plastycznymi odbyła się w poprzednim roku oraz po raz pierwszy w kategorii film. Zobaczymy wystawę prac plastycznych, gdzie czekają nas piękne portrety, kolaże, intrygujące formy artystyczne, a jutro zwiedzimy dworek w Drozdowie, gdzie zmarł Dmowski. Wysłuchamy tam ciekawych referatów, m.in. o Endecji w Łomży oraz zobaczymy prywatny gabinet Romana Dmowskiego. W tym miejscu serdecznie dziękujemy panu staroście Lechowi Szabłowskiemu i pani dyrektor Ewie Schneider. Skoro program jest już znany, to przejdźmy do powitania. Serdecznie witam zaproszonych gości. Wicewojewodów województwa podlaskiego, panią dr Bogusławę Szczerbińską i doktora Tomasza Madrasa. Pana profesora Krzysztofa Kawęckiego, reprezentanta gospodarza ideowego spotkania, czyli Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Wiemy, że jadą do nas kolejni patroni konkursu, czyli Instytut Pamięci Narodowej, którzy będą reprezentowani przez pana dyrektora doktora Marka Jedynaka i panią naczelnik Biura Edukacji Narodowej Urszulę Gierasimiuk. Dziękujemy za wieloletnią współpracę. Witamy panią Barbarę Buraczewską, podlaskiego wicekuratora oświaty w Białymstoku. Witamy pana Lecha Szabłowskiego, starostę łomżyńskiego. Panią Ewę Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich. Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku, pana Andrzeja Nowaka. Pana Antoniego Solarskiego, prezesa firmy Samasz. Pana Fabiana Żwirko, prezesa firmy Inflow. I pana Wojciecha Karczewskiego, prezesa firmy Contractus. Witamy przedstawicieli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, pana majora Jarosława Kurylowicza oraz pana starszego chorążego sztabowego Mariusza Nowickiego. Witamy panią Ewę Szakalicką, reżyserkę, członka kapituły konkursu w kategorii film.
pana Mateusza Wróblewskiego, malarza, muralistę, członka kapituły konkursu w kategorii praca plastyczna. Wiemy, że jest z nami na sali również obecny dyrektor zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Szkoły Podchorążych Piechoty w Komarowie, Wystarem Lubiejewie, pan Roman Malicki. Witamy serdecznie. Witamy pana Mateusza Kotasa, dyrektora Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego w Wielczu-Laskowicach, fundatora Nagrody Specjalnej dla wybranego eseisty. Oraz doktora Patryka Tomaszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I w tym momencie poproszę o słowo wstępu pana Dariusza Wasilewskiego, prezesa Fundacji Obowiązek Polski. Proszę państwa, niezmiernie mi miło faktycznie otworzyć i tutaj docenić wszystkich, którzy wspólnie doprowadzili do tego jakby już naprawdę wielkiego dzieła, że po 11 latach konkurs się rozwija, mamy dużo wzruszeń, przy ocenie wręcz coraz więcej problemów, bo w tym roku poziom prac jeszcze był wyższy niż w tamtym roku, a wydawało się, że tak być nie może. O jakości tych prac będzie mówił pan doktor Tomasz Madras, natomiast ja podzielę się taką refleksją, że każdy z tych tematów, tak w tym roku też tak sobie pomyślałem, że podajemy co roku, proszę państwa, nie tylko, ktoś z mediów mnie pytał, na pewnym posągu postać Romana Dmowskiego, który tego nigdy sobie nie życzył, tak? Nawet trafiłem na artykuł znanego profesora malarstwa, który twierdził, że przez rok próbował go namalować, nie? Gościł go Dmowski 2 tygodnie w Chłodowie. I tak po 2 tygodniach dopiero no, udało mu się gdzieś go tam posadowić, tak? A znamy, prawda, jak to jest wśród polityków, prawda, teraz, prawda, każdy świt w focie, promocję własnej osoby, tak? Ten portret powstał. Pomyślałem sobie, gdzie on jest, tak? Więc on też twierdził, że Dmowski był dosyć trudny do namalowania, bo miał specyficzne oczy, tak? Przez to też takimi informacjami dzielimy się, przekazujemy poprzez pamiętniki, wspomnienia, prawda, tą wielką postać. Natomiast zachęcamy do sięgania właśnie do źródeł, czyli do po prostu czytania polskiego. To wystarczy, tak? Jeśli są jacyś antagoniści, no to te źródła mówią same za siebie. Natomiast co roku stawiamy jakieś wyzwanie, tak? Bardzo pedagogiczne wręcz. Tak? W tym roku rozmawialiśmy z panią kurator. W tym roku mamy ten silny naród. Widzimy, tak? Przestrzeń geopolityczną. Widzimy i ze wschodu, i zachodu napięcia. I proszę pomyśleć, że ta młodzież bardzo dojrzale odpowiedziało na te dosyć trudne zagadnienie, czyli ten cytat. W tym cytacie, proszę państwa, ja bym zwrócił uwagę na właśnie na tę końcówkę, na ten początek, czyli że energia i rozum narodów to nie są rzeczy przypadkowe. Właśnie, proszę państwa, a często tak żyjemy w świecie takich akcyjności, takiego pewnego schlebiania populistycznym tendencją. Natomiast patrząc na te prace, sięgając do tych źródeł, widzimy postać ojca niepodległości, teraz docenianego, ale który tak de facto od początku swego jakiegoś świadomego funkcjonowania miał plan. To też jest takie wyzwanie, taka wskazówka dla młodych ludzi. Obojętnie gdzie skończą swoją karierę, czy jako politycy, czy przedsiębiorcy, czy pracownicy, prawda, robotnicy i tak dalej. No warto mieć taki plan, do którego dojdziemy w sposób rozumowy, poprzez jakiś wysiłek właśnie zrozumienia tejże rzeczywistości. Ja się tak zastanawiałem, czytając w tym roku genialną tutaj pracę, która jest tutaj gdzieś w tym stoliku, Dmowski we wspomnieniach i listach, 500 stron, proszę państwa, coś niesamowitego, tak? Jakie to było wyjście do przodu. Teraz mamy dylematy, Unia Europejska, wojna, tak? Wtedy Polski nie było. I ten człowiek ze skromnej robotniczej, szlacheckiej rodziny z Targówka, z Pragi, no, dokonał jakby samokreacji, tak? Albo przez co? Poprzez myślenie, tak? I stworzył nowy, totalnie nowy kierunek nowoczesnego patriotyzmu. I skończył swoje życie w pewnym jakby sukcesie, tak? Bo Polska powróciła na mapy Europy, a też rząd dusz młodego pokolenia. I tak te piękne pokolenie
drugiej RP, no to właśnie jest też zasługa tego wychowawcy narodu, jak rok temu go określaliśmy. Nie? Natomiast no tutaj należy jakby też dotknąć tego, że ten plan niego był przez cały czas. Jako dziecko, tak, trochę krnąble, rozpoczął po dyskusji z ojcem właśnie mocne wejście w naukę. Skończył rewelacyjnie studia. Obronił doktorat, no kto wie. Mógł podjąć karierę naukowca, spokojnego, prawda, dobrze płatnej funkcji na uniwersytecie. Miał taką propozycję, ale co się stało? Zatrzymał się i powiedział, że pomyślał i powiedział potem, że naukowców może być wielu. Więc ja mam pomysł na to, jak odbudować, zbudować, utworzyć nowoczesny naród i uzyskać do tego narodu niepodległość. Mając załóżmy 20 kilka lat. Taka dojrzała refleksja. Wtedy, cóż, to nie było tylko ćwiczenie ze strzelania pistoletem i powielenie schematu, że czwarte, piąte, szóste powstanie nas kiedyś tam doprowadzi. Wykrwawimy się na ołtarzu Europy i będziemy samodzielnym państwem. Nie, refleksja. Praca organiczna, skrypty, młody student, nauka, założenie kuźnicy, potem przyjęcie ZET-u, przyjęcie Ligi Polskiej, stworzenie Ligi Narodowej, jako młody człowiek, tak? Jak to zrobił? No właśnie siłę intelektu. Są takie cytaty, że jak go spotykali no, ziemianie, przedsiębiorcy, Dmowski się ukazywał jako osoba, jest cytat później z jego mocnych współpracowników Ligi Narodowej, który pierwszy raz zobaczył pamiętnika. Spojrzałem na tą postać, wszedł wyprostowany, konkretny, dynamiczny i wiedziałem, że ten człowiek wie, czego chce, że ma cel. Po dwugodzinnej dyskusji wiedziałem, że to samo będę robił w życiu. Tak de facto było. Był potem aktywnym w Galicji działaczem Ligi Narodowej. Czyli zauroczenie intelektem. Ja tutaj troszeczkę podsłuchiwałem wywiadów udzielanych do telewizji, jak młodzież się wypowiadała, tak? No co w tym Dmowskim jest takiego ciekawego, tak? Ta witalność, ta pewna taka młodzieńczość w pisaniu tychże tekstów, takich ciosanych piękną płaszczyzną, ale też ta treść, czyli że ten pomysł trafiał, czyli te myśli nowoczesnego Polaka, prawda? Trafiały w serca ludzi, ale potem przekształcały ich życie. Czyli nie został naukowcem, ale został politykiem. Bo teraz w rankingach politycy no, nie stoją wysoko. Ale jest to też naprawdę ważna misja otworzenia tego dobra wspólnego. Dmowski zaryzykował wszystko. Nie stworzył rodziny. Przewidział też to. Został aresztowany. Wyjazd, proszę Państwa, tak jakbyśmy teraz gdzieś tam na Kołymę jechali, do Mitawy, czy gdzieś tam na Inflanty, zapowiedziałem miasteczko. Czyli był aresztowany w Cytadeli. Uciekł, w Lwowie założył Przegląd Wszechpolski, o którym mówił dzisiaj pan Mateusz Kotas, tak twórczo. I przez tą gazetę z Janem Ludwikiem Popławskim stworzyli z niczego potężny ruch intelektualny, ale też osób, które praktycznie funkcjonowały. Pchało tą ideę zjednoczenia wszystkich ziem polskich, określenia, kto jest najsłabszy, a kto jest najgroźniejszym podmiotem, w antytezie, do którego należy walczyć o tą niepodległość. Z największym wrogiem były Niemcy wtedy. To był ten nowy, tak? Przekonał całą Galicję, kongresówkę, no nie mówiąc o Poznaniu, tylko Polsce. I wtedy ci, którzy chcieli rzucać swój los na stos, zostali zaskoczeni, bo były zamknięte okiennice i drzwi. Dlaczego? Bo ludzie myśleli. Był politykiem twardym, też się nie bał wyzwań. Tutaj też dzisiaj padł. Nie był pacyfistą, był intelektualistą, ale gdy trzeba było, to stworzył też grupy obronne stworzone z robotników, Narodowa Związki Robotnicze. I gdy socjaliści, komuniści zastraszali polskich przedsiębiorców w Warszawie, żeby nie drukować gazet, że jest strajk, że będzie rewolucja, to Dmowski powiedział, że nie. Bierzecie pistolety, ochraniacie redakcję. Dwóch naczelnych gazety powiedziało, że nie wyda tego numeru. Był trzeci, wydał. Robotnicy obronili tą gazetę, lud Warszawy przeczytał, prawda, kolejne wydanie i tak złamał pewien opór.
1905 rok będzie film o tym, więc zobaczmy, ile będzie prawdy, ile tylko mitomanii. Wielka rewolucja, strajk szkolny, proszę Państwa. Tu był wszędzie plan. Czyli mówimy, nie dłużymy, nie idziemy z rosyjskimi studentami, by burzyć nasze miejsca nauki, tylko stajemy naprzeciw. I takim majstersztykiem dyplomatycznym doprowadził, że narodowcy przyjęli ten strajk, emisariusze z Petersburga odeszli z niczym i złamał ten strajk. Natomiast iluś działaczy wtedy Ligi Narodowej odeszło. Ale cóż, był politykiem, był mężem stanu. Czyli potrafił powiedzieć nie, jeżeli widział, że to jest niekorzystne dla Polski. Ale ryzykował całą swoją jakby tutaj karierę, pewną popularność. Więc nie jest chlebianie, prawda, ludziom, prawda, nie jest chlebianie sondażom, możemy powiedzieć tak, tylko mając pewien plan budowy wielkiego narodu, tak jak tutaj dzisiejszy jest ten temat, no powiedział, że no cóż, powstanie małe, kadłubowe państwo w kongresówce bez dostępu do Śląska i nad morze, no to każdy przyzna rację, że to jest tylko byt chwilowy i historia przyznała mu rację. Więc proszę Państwa, te tematy dają naprawdę duże paliwo, moim zdaniem, do tego, że młodzi, mam nadzieję, że tak też to traktujecie, kształtują siebie, czyli ten konkurs jest konkursem, który daje samorozwój dla młodego człowieka. Samorozwój, tak? Nie wiem, kim będziecie dalej, tak? Ale super, świadomymi lekarzami, jeszcze lepiej, gdybyście byli świadomymi pedagogami, prawda, przedsiębiorcami, jak kilku mamy tutaj na sali, którzy mają tą wrażliwość patriotyczną, co nie jest proste. No bo łatwiej dać bezdomnemu, ale trudniej jest pomóc taki konkurs. No bo cóż, konkurs dla młodzieży, prezenty, cóż, młodzież się bawi. Nie, młodzież się bawi bardzo dobrze, kręcąc filmy, malując obrazy, czytając książki, no z tym czytaniem to już poprzeczka wręcz zawyżona w obecnych czasach, ale to ma olbrzymi sens. Ja mam największą satysfakcję właśnie z wiele jakby wydarzeń społecznych właśnie z tego konkursu. W Białymstoku jeszcze nie powstał pomnik Dmowskiego, a wydawało się, że to będzie tam dwa lata, a mamy 11 rok konkurs, który zdobywa serca i mamy coraz więcej nauczycieli, wolontariuszy i wchodzi naprawdę w żywy obieg szkół polskich. Więc za to dziękuję, że tu przyjechaliście. Z ministerstwem kiedyś rozmawialiśmy, czy konkurs nie powinien być, gala nie powinna być w ministerstwie na przykład, albo w jakimś tam uniwersytecie w Warszawie, bo to, no może nie środek. Mówię, przyjeżdżajmy do środka Polski, tak, tej Rzeczypospolitej. Tu się zaczęło, no wszyscy byli za, prawda, więc stąd też potem spadł nam z nieba pan starosta, z tak przychylnym przyjęciem inicjatywy powstania Muzeum Romana Dmowskiego w Drozdowie. Jak powstanie, to wtedy będziemy szczególnie nagradzali pana starosty, teraz tylko chwalimy. Ale to trzy spotkania negocjacyjne. Tak, ja byłem przy tym, pan Madras, pan wojewoda, pan senator Gromko, premier Iliński na tak i koniec. Trzy miesiące jest decyzja. Co się dało, że to będzie fantazję, no jeszcze oczywiście Warszawę, no to wszyscy poparli, taki biskup, więc znowu rzeczy niemożliwe się, mam nadzieję, stają, więc kończąc te górnolotne hasło, może się tak wydawać, Wielka Polska, się wydaje, wow, bardzo skrajne, silny naród, a ja odpowiadam, cóż, naród ma być słaby, to my mamy być słabi, nie, mamy być silni mocni, Polska ma być mała, to tej Polski nie będzie, proszę Państwa. Też tak na koniec przeczytam Państwu cytat. To też intrygująca rzecz. No na pewno czytał Dmowskiego, jako młody kleryk, kardynał Wyszyński, który ma z tysiąclecia. Tak, że tutaj ktoś może mówić, że to zbyt mocne słowa, ten silny naród. Spotkałem się z takimi. No nie boicie się wchodzić do szkół z takimi cytatami, które... O, może to jakiś, nie wiem, nacjonalizm, nie? No to jeszcze... A co to jest za definicja nacjonalizmu? Idea narodowa, no to wszystko jest takie ciężkie, nie? Kardynał pisał tak, naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. Błogosławiony, tak też mówię, narodowi potrzeba wielkości,
Nie myślcie, że naród może wypełnić swoje zadanie tylko z pomocą ludzi bez wyrazu, którzy żyją byle jak, aby przeżyć, aby jakoś się odkuć, aby wykręcić się tanim kosztem. Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski. Czy to nie są słowa aktualne? Więc proszę Państwa, nie idziemy na łatwiznę. Teraz się dowiemy, jakie są wyniki. Teraz jeszcze zobaczymy, żeby też ten dynamizm był ciekawszy, różnorodny, dzięki tutaj panu Rafałowi Uczmarskiemu, skromnemu, ale też członkowi kapituły co do filmów. Z panią Ewą tutaj dzielnie oceniali. Więc prosimy o krótkie, dosłownie kilka minut, reminiscencje z tamtego roku. Bezpieczeństwo naszych rodzin, ten chrześcijańsko-narodowy
wymiar polskości jest gwarantem naszej niepodległości. Co cię skłoniło, żeby wziąć udział w tym konkursie? Sama tak naprawdę postać Romana Dmowskiego, też jego zasługi na polskiej eksploracji, że był ojcem rozmierze niepodległości polskiej. Ponadto od lat jestem wychowany w duchu poszanowania ojczyzny, szacunku do ojczyzny, też do przodków. To, żeby jakby poznać historię i wyciągnąć z niej konsekwencje i się na niej uczyć. Chciałem, żeby osoba, która patrzy na tą pracę, nie czuła się po prostu, okej, dobra, odpowiedzialny za Polskę jest tylko polityk, prezydent bądź coś taki. Ale nie, odpowiedzialny za Polskę jest każdy Polak, każdy obywatel. Więc patrząc na tą pracę, widzę siebie jako odpowiedzialnego. Na pana tą powinność, że ja jestem odpowiedzialny i mogę stanąć ramię w ramię z Romanem Dmowskim i poczuć się tak samo odpowiedzialny jak on. Gratuluję, odczytaję, no, w punkt po prostu. Praca, przypominam, dostała pierwszą nagrodę. Szanowni Państwo, kilka podziękowań już z tej mównicy padło, ale teraz pozwolimy sobie na ich jeszcze większą ilość. Jesteśmy bardzo wdzięczni za objęcie patronatem liczne grono zacnych autorytetów. Jest to ważne świadectwo wrażliwości patriotycznej, a są nimi główny patron Ministerstwa Edukacji i Nauki, szczególnie wdzięczni za życzliwość i współpracę panu ministrowi Przemysławowi Czarnkowi oraz dyrektorowi Wojciechowi Kondratowi. Jego ekscelencji arcybiskup ksiądz Józef Guzdek, metropolita białostocki, wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego, podlaski kurator oświaty, Instytut Pamięci Narodowej oraz liczne zacne organizacje i instytucje. To jest Starostwo Łomżyńskie, Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie, Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego, Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego, Fundacja Rosa Mystica. Budujemy medialne oddziaływanie poprzez grono wrażliwych mediów. Trudno wymienić wszystkie gazety, portale, grupy i strony, media ideowe, ale jakąś cząstkę warto tutaj wyróżnić. Są to m.in. Telewizja Polska, Kurier Poranny, Radio Białystok, Radio Yard, Radio I, Dzień Dobry Białystok, Podlaskie 24, Miesięcznik w sieci Historii, Tygodnik Myśl Polska, Portal Kresy.pl i Portal Promocji Kultury ProAnima.pl. Portal Narodowiec.net, Polityka Narodowa, Nowy Ład. Dziękujemy wielu prywatnym, tematycznym grupom, tym patriotycznym, religijnym, historycznym czy politycznym, które udostępniały informacje o konkursie. Sam konkurs jest wynikiem zaangażowania wielu osób, środowisk, organizacji. W związku z tym wyrazy wdzięczności składamy również patriotycznym firmom. Energa Ciepło z prezesem Cezarem Ołtakowskim, firmie ASKO z panem Jackiem Suchockim na czele, Rogowski Development, BK Tras z Michałem Borsukiewiczem, biurograf Andrzej Stepańczuk, Sante Wojciech Kowalski, księgarnia i wydawnictwo Kapital Book z panem Adamem Gucwą na czele, ponownie panu Mateuszowi Kotasowi, dyrektorowi Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego, wydawnictwom Dębogóra, Myśl Polska, Civitas Christiana, Instytut Wydawniczy Pax, Arkana, Freedom, Ekodom i na koniec wszelkim wolontariuszom z Młodzieży Wszechpolskiej, która aktywnie wspierała organizację konkursu. Ale jeszcze wiem, że pan Arkadiusz Wasilewski chciałby tutaj podejść do mównicy i wyróżni w szczególności kilka firm. Jak co roku mamy tutaj przyjaciół, no już naszego seniora, prawda, który wspiera i tutaj konkurs i husarię pana Antoniego Stolarskiego. Taki mały pominek. Zapraszam Antoni, jeżeli można. Że też nasz nowy przyjaciel, który bardzo energicznie w sferze informatycznej, jako że kategoria film jest w tym roku, więc postawiliśmy na elektronikę. Skromnie, godnie, bo to początek, więc na razie, więc książka specjalnego zaszeregowania. Zapraszam pana Fabiana Żwirko.
Państwa, teraz kaliber się jeszcze zwiększył, chociaż fryzura podobna. Zapraszam pana Witolda Karczewskiego. Tutaj podziękowanie, jako że i pan Witold skończył swoją misję w Izbie Przemysłowo-Handlowej, ale działa w centrali. Też od wielu lat jakoś otwierał nam drogę do serc innych przedsiębiorców, o tą hojność prosząc. Więc mamy takie, a że skromna osoba, więc nie zawsze przyjeżdżał na te nasze inne uroczystości, bo Państwo nie wiecie, poza konkursem mamy jeszcze takie drugie płuco, czyli husarię, tak? Czyli łączymy edycję z sarmatyzmem. I tu mamy takie wspomnienie dziesięciolecia podlaskiej chorągwi husarskiej. U Ciebie było 25 lat chyba pracy na rzecz przedsiębiorczości, więc w godne ręce. To będziemy rozpoczynali, proszę Państwa, też przyjaciel husarii. Tak? Mąski uwielbiał konie i psy. Prawda, panie doktorze? Na pewno. Mamy potwierdzenie naukowe, więc to przekazujemy oraz lekturę też wychowną. Witamy też pana dyrektora IPN-u, pana doktora Marka Jedynaka. Jeszcze kilka słów do nas powie, ale mówiliśmy, że dziękujemy za te prawie 10 lat wspólnej współpracy z IPN-em. Też wyjątkowa to jest instytucja. I przejdziemy do ostatnich kroków przed uhonorowaniem laureatów, czyli przedstawienie kapituły konkursu. Duża ilość prac wymagała dużego grona ekspertów oceniających te prace. Bardzo dziękujemy za trud i chęć uczestniczenia w tym jakże dużym i owocnym dziele. Przejdźmy zatem do przedstawienia kapituły. Kapituła konkursu kategoria esej. Przewodniczący dr Tomasz Madras, adiunkt politolog Politechnika Białostocka, wicewojewoda białostocki. Dr Krzysztof Kawęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Mateusz Kotas, dyrektor Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego. Marek Brzozowski, nauczyciel historii, inspektor w Kuratorium Oświaty. Dr Wojciech Muszyński, historyk, Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Schneider, dyrektor Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski. Michał Michucki, sekretarz Stowarzyszenia Pomnik Romana Dmowskiego w Białymstoku. Konrad Rokicki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Waldemar Tyszuk, starszy inspektor w Biurze Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Jakub Siemiątkowski, redaktor naczelny pisma Polityka Narodowa, redaktor portalu Nowy Ład. Piotr Sobiło, historyk, nauczyciel liceum ogólnokształcącego w Lublinie. Kapituła konkursu kategoria praca plastyczna. Krystyna Gorgolewska-Różańska, przewodnicząca kapituły, artysta, malarz, krytyk, kurator sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, wykładowca w Kolegium Intermarium, redaktor naczelna magazynu o sztuce i kulturze. Wojciech Korkuś, artysta, plastyk. Beata Wilczewska, nauczyciel rysunku i malarstwa, Państwowe Liceum Plastyczne w Supraśniu. Paulina Litkę-Kruszewska, portrecista, architekt. Magdalena Pietraszko, artysta, grafik, portal kulturalny ProAnima. Mateusz Wróblewski, artysta, muralista, twórca wielu murali wielkoformatowych w Polsce, m.in. muralu generała Józefa Haldera w Białymstoku. Krystyna Kunicka, specjalista z działu kultury ludowej, Podlaski Instytut Kultury. Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski. Natalia Ulma, wszechstronna artystka, absolwentka Liceum Plastycznego. I ostatnia kategoria, czyli film. Rafał Kuczmarski, przewodniczący, prezes Agencji Filmowej Imaginarium. Ewa Szakalicka, reżyser. Marek Cichucki, aktor, dyrektor Domu Kultury. Jakub Makowski, operator filmowy, specjalista od materiałów audio-wideo w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej. Bartosz Tryzna, TVP 3 Białystok. Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski. I Piotr Żukowski, sekretarz Podlaskiego Komitetu Pamięci Romana Dmowskiego, specjalista do spraw social mediów. W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzili Dariusz Wasilewski, przewodniczący, Kinga Dubrawska, sekretarz, Michał Mikucki, Bartosz Scholz i Piotr Żukowski. W tym momencie ze strony kapituły konkursowej o przedstawienie tematycznej refleksji poproszę pana doktora Tomasza Madrasa. Szanowni Państwo, jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę wystąpić tutaj przed Państwem w tej roli. Od już ładnych paru lat we współpracy z panem prezesem Dariuszem Wasilewskim
uczestniczę czy przewodniczę również pracą kapituły konkursowej w tej kategorii, no od której wszystko się zaczęło, w kategorii esej. Cóż, kilka słów może. Tradycją naszego konkursu jest, że tematem na każdą edycję, oprócz takiego krótkiego hasła tematycznego, jest też cytat. Cytat z pism Romana Dmowskiego. Co to znaczy, pomyślmy? To znaczy, że ten konkurs jest przez to trudniejszy. Trudniej napisać esej, jakąkolwiek pracę pisemną, szczególnie dla młodego człowieka, dla ucznia, nie na jakiś prosty, zadany temat. Przedstaw poglądy Dmowskiego na temat geografii historycznej, albo znaczenia narodu, albo znaczenia ekonomii w rozwoju narodu. Tu cytat jest punktem zaczepienia. Cytat, który trzeba zinterpretować. Oczywiście on coś znaczy, ta interpretacja musi być zawarta w jakichś logicznych ramach, ale jednak interpretacje mogą być nieco różne. Przez to konkurs rok w rok jest trudny. Widzimy to, zastanawiamy się nad tym, zastanawialiśmy się kiedyś, czy tego nie zmienić, bo może trochę ułatwić można by było. Ale już ładnych par lat temu postanowiliśmy, że nie, tak się ta tradycja ułożyła, jest to dobre, cenne, stanowi to pewne dodatkowe wyzwanie. Co roku temat jest trochę inny. W tym roku mowa o sile narodów, o znaczeniu zwartości narodu, państwa i narodu dla realizacji jego potencjału, realizacji siły. To wymagało od uczestników konkursu no oczywiście znajomości poglądów Dmowskiego, znajomości rozumienia jego, rozumienia znaczenia pojęcia naród przez Dmowskiego. No można to też odnieść do tej idei wszechpolskości, żeby silny naród polski musi być, naród polski, aby być silny, musiał wtedy szczególnie to było odczuwalne, ale to prawda chyba uniwersalna. Musi jednoczyć potencjał wszystkich dzielnic naszego kraju i musi jednoczyć potencjał wszystkich stanów, dziś powiemy wszystkich grup społecznych naszego narodu. Drodzy Państwo, kolejnym wyzwaniem dla uczestników naszego konkursu jest to, że praca ma mieć formę eseju. To jest pewne wyzwanie natury literackiej. Nie wystarczy prosta rozprawka. Prace najlepsze spośród tych mniej doskonałych, tym się najczęściej wyróżniają, że przechodzą do meritum, a nie tylko referują zaczerpnięte z różnych źródeł informacje trochę biograficzne, trochę z zakresu poglądów naszego bohatera. Prac w tym roku mieliśmy... Najpierw jeszcze niedawno myślałem, przed chwilą myślałem, że sto kilkadziesiąt, ale sprawdziłem tutaj, skonsultowałem się, ponad 200 prac. To bardzo trudno, my mamy specjalną procedurę w ramach naszej kapituły, jak to oceniać. W każdym bądź razie zawsze po wstępnej analizie wybieramy takich finalistów, kilkadziesiąt prac, które bardzo wnikliwie analizujemy i potem po przeczytaniu analizujemy w naszych rozmowach. Drodzy Państwo, kto wygrał, to zaraz wszyscy się dowiedzą, ale jedna jeszcze, kontynuując te uwagi natury ogólnej. Gdy czytałem pracę, bardzo dużo, jedna, druga, piąta, to nie było tak, że byłem od razu zachwycony. To była średnia praca, kolejna nieidealna, ale po przeczytaniu dużej liczby zobaczyłem, że kurczę, przecież tam są perełki. Z tak dużej liczby, naprawdę, gdy już w gronie finalistów mieliśmy prac około 30-35, tam nie było prac słabych. Tam już naprawdę było co czytać. Te najlepsze laureaci, wyróżnienia, te kilkanaście najlepszych prac. Drodzy Państwo, pozwoliłem, mieliśmy nasze zebranie, już kilka godzin obradowaliśmy, pozwoliłem sobie na taki żart, który tylko trochę był żartem, a trochę serio. Zróbmy sobie zdjęcia dobre ze zwycięzcami tego konkursu, bo my za parę lat będziemy dumni z tego, że uścisnęliśmy dłonie tak mądrym ludziom.
naprawdę było co czytać i naprawdę można było no, z uznaniem pomyśleć o tych, którzy ten konkurs wygrali. Jeżeli chodzi o kilka najlepszych prac, nie zdradzę tutaj tajemnicy, czy to o 3, 4, 5, kilka najlepszych prac. Nie chcę tutaj zbyt dokładnie pewną kuchnię zdradzać. Nie mieliśmy wątpliwości, że to jest te kilka prac najlepszych. Naprawdę te kilka najlepszych prac było bardzo dobrych, bardzo fajnych i takich, że naprawdę aż chciało się nagrodzić. Tu oczywiście była dyskusja między pracą pierwszą a drugą, pierwszą a trzecią, trzecią a drugą czy czwartą. Tu już różnice były mniejsze, no ale od tego, no, praca społeczna, ale od tego jest robota kapituły, żeby tą trudną decyzję podjąć i najlepszych wskazać. Te prace najlepsze łączyły w sobie i dobrą formę literacką, i doskonałą wiedzę na temat poglądów, życiorysu i poglądów Romana Dmowskiego i wreszcie umiejętność zaprezentowania swojej interpretacji, zaprezentowania, wyłożenia interpretacji poglądu Dmowskiego, która coś wnosi. Jest w jakimś sensie odkrywcza, prezentuje autorski wkład twórcy historii, rozumienie tego, kim był i co dla Polski zrobił Roman Dmowski. To, co jest ważne, cenne i takie bardzo satysfakcjonujące dla nas jako zaangażowanych w konkurs, to jest to, że tak wielu ludzi z całego kraju, bo konkurs ma przecież renomę ogólnopolską, tak wiele młodych osób chce poznawać historię Polski, nie tylko Dmowskiego, ale historię w ogóle tego czasu odzyskiwania niepodległości po rozbiorach i chce zrobić coś więcej niż tylko program szkolny, niż tylko szkolny podręcznik, bo żeby tak dobrą pracę pisać, trzeba daleko, daleko poza tą wiedzę podręcznika szkolnego być. Proszę Państwa, zaraz będziemy wszyscy gratulować i oklaskiwać zwycięzców, więc już nie przedłużam. No, pewnie wszyscy nie mogą się doczekać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za te ważne wprowadzenie. Sam jako członek kapituły również pamiętam, że było z czego te dobre prace wybierać, bo poziom był po prostu naprawdę wysoki. Przechodząc do najważniejszego momentu, czyli uhonorowania laureatów, chcielibyśmy również podziękować serdecznie Państwu, czyli młodzieży i nauczycielom, którzy dużo swojego czasu i energii włożyli w te prace konkursowe. W tym momencie poproszę o ujawnienie wyników sekretarza konkursu, czyli panią Kingę Durawską. Jeszcze sekunda, musimy technikalia załatwić. Dobrze, zaczynając. Jako sekretarz konkursu wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim ogłoszę teraz wyniki konkursu. Na starcie poproszę o wystąpienie naszych gości i organizatorów, którzy będą wręczać laureatom nagrody i ustawienie się tuż za mną na tle ścianki. Poproszę pana doktora Krzysztofa Kawęckiego z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Pana doktora Tomasza Madrasa, wicewojewodę, przewodniczącego kapitułu konkursu w kategorii esej. Pana Marka Jedynaka, dyrektora Białostockiego Oddziału IPN oraz pana Dariusza Wasilewskiego, prezesa Fundacji Obywatelskiej Polski. Żeby nie trzymać już Państwa dłużej w niepewności, rozpoczniemy od przyznawania nagród w 9. edycji konkursu wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim w kategorii praca plastyczna. W ramach tej kategorii kapituła wytypowała do nagród w postaci laureatów konkursu aż 14 osób. Spośród niespełna 300 nadesłanych prac. Poproszę wyczytane osoby o wchodzenie na scenę, tutaj tą stroną, odebranie nagrody od wręczających na tle ścianki i przesunięcie się w dal sceny, ale nie schodzenie jeszcze z niej. Na końcu zrobimy grupowe zdjęcie laureatów w danej kategorii. Zaczynając od osób wyróżnionych. Poproszę pierwszą wyróżnioną osobę, jest to Dąbrowski Maciej z zespołu szkół nr 2 imienia Powstańców Styczniowych w Ostrowni Mazowieckiej.
Zapraszam kolejną wyróżnioną osobę. Jest to Bartłomiej Kaczmar z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie. I do kolejnych wyróżnionych również poprosimy o przygotowanie się wejścia na scenę Wiktorię Michalską z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. I ostatnim z obecnych na dzisiejszej gali osób wyróżnionych to Szymon Włodarczyk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie. Również zostali wyróżnieni kolejni laureaci. Niestety nie są dziś obecni, ale dla formalności pozwolę sobie ich przedstawić. Jest to Klaudia Fiedur z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Jagieły w Krasnym Stawie, Antonina Hojda z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 imienia Marii Skłodowskiej-Kili w Suchej Beskidzkiej, Jankowska Julia z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Banacha w Żaganiu, Natalia Jędrasik z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie, także Maciej Józefów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim oraz Wiktor Kozdrań z Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku. Niestety ich dzisiaj nie ma, natomiast nagrody zostaną im przekazane pocztą. Przechodząc dalej, muszę Państwa poinformować o tym, że kapituła oceniająca prace plastyczne wytypowała 2/3 miejsca oraz po jednym pierwszym i drugim, rozpoczynając od trzecich. Tę nagrodę otrzymują Marta Korolczuk z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Serdecznie gratulujemy. Pierwsze miejsce na podium, można powiedzieć czterostopniowym, ponieważ drugie, trzecie miejsce zajęła Nikola Placek z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Jana Twardowskiego w Dębicy. Niestety droga do tego konkursu jest długa, nie tylko w sferze tej formalnej, ale też i do naszej sceny. Także prosimy o chwilę cierpliwości. I teraz czas na przedstawienie miejsca drugiego. Zajmuje je Weronika Elwich z Liceum Ogólnokształcącego imienia Aleksandra Kamińskiego w Warszawie. Tutaj za miejsce drugie już mamy ciężkie torby. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, niestety, ale laureatka nie pojawiła się na gali, ale jest to Zuzanna Kukla z 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Janusza Korczaka w Tarnowie. Wielkie brawa, niestety. Dostarczymy nagrodę później. Jeszcze raz wielkie gratulacje wszystkim nagrodzonym w tej kategorii. Proszę teraz o ustawienie się ładne do zdjęcia grupowego tutaj na tle ścianki razem z naszymi VIP-ami wręczającymi nagrody. Tak, chwila dla mediów. Jeszcze trochę tutaj do mnie. O, trudno.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa. Nagrodzone przyczepowe. Prace wszystkich laureatów znajdują się na wystawie prac plastycznych, ale oprócz nich znajduje się tam dodatkowo aż 37 kolejnych prac plastycznych, które na swój sposób urzekły kapitułę prac plastycznych i zostały w ten sposób docenione. Wiemy, że pojedyncze z tych osób są również dziś obecne na sali, więc zapraszam po części oficjalnej do siebie. Można odebrać takie symboliczne zaświadczenie o uczestnictwie w konkursie i uznaniu tej pracy w zamieszczeniu jej na wystawie pracy. Przejdźmy teraz do kategorii esej. Tutaj nagrodzonych zostało 12 osób spośród, tak jak było wspomniane, 230 prac. Tutaj również zaczniemy od wyróżnień. Zapraszam pierwszą wyróżnioną. Jest to Emilia Bukowska z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Następną wyróżnianą jest Klaudia Kurpiewska z Liceum Katolickiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Tak, następną wyróżnianą osobą jest Dominik Majcher z Liceum Ogólnokształcącego nr 6 imienia A. Twarnickiego w Rzeszowie. Zapraszamy do odbiór. Następną wyróżnioną osobą jest Gabriela Mrozik z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Zapraszamy następną wyróżnioną osobę, czyli Jakuba Pyzę z I Liceum Ogólnokształcącego w Chmurze w Warszawie. Zapraszamy na scenę, śmiało, po odbiór nagrody. I następną wyróżnioną osobę, którą jest Daria Słoniowska z Liceum Ogólnokształcącego nr 9 imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. I ostatnią z grona osób wyróżnionych obecnych dziś na gali jest Aniela Wróbel z Zespołu Szkół nr 1 imienia Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu. Do osób wyróżnionych zaliczamy również dwójkę nieobecnych. Jest to Izabela Jarosińska z Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Miechowie oraz Anita Krawiec z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych imienia Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Mimo nieobecności oczywiście otrzymają nagrody pocztą. W tej kategorii z kolei nie mamy trzeciego miejsca i mamy dwa miejsca drugie. Zatem drugie miejsce otrzymują, może zacznę od nieobecnej, ponieważ jest to Emilia Stadnik z Zespołu Szkół imienia Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Wielkie brawa dla Emilii. Natomiast drugą z wyróżnionych w ten sposób, czyli drugim miejscem osób, jest Stanisław Kostrzewski z 12 Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Warszawie. I tutaj wiemy, że mamy mamę w postaci delegata po odbiór nagrody. Mamy. Zapraszamy po odbiór nagrody za syna.
teraz wyczekiwane miejsce pierwsze w tej kategorii. Dużo dzisiaj było mówione o poziomie, o wartości tych prac, także osoba zajmująca pierwsze miejsce może być naprawdę dumna z siebie. Jest to Jakub Małkiewicz z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Długosza w Nowym Sączu.